witajcie w kolejnym odcinku przedświątecznym. To jest ostatnia przedświąteczna jazda. Także jak wrócę, to już będę miała Wielkanoc. Czyli cały tydzień będę świętować. Dobry wstęp, słuchajcie. Zgadnijcie, co się stało. Zgadnijcie, czego zapomniałam. No jedzenia zapomniałam zabrać z chaty. Zapomniałam wziąć jedzenia z domu. Matko jedyna, chyba mi się to nigdy jeszcze nie zdarzyło. No i nic, nie mam już czasu, żeby się teraz osobówką cofnąć do domu. Po prostu zabieram papiery i jadę tirem pod dom. Tirem pod dom jadę. Dobra, zabieram to, co potrzebne. Okej. Gwieździste niebo. Bezchmurnie, ale 2 stopnie tylko. No najlepsze jest to, że tylko 2 stopnie tutaj, ale jadę w kierunku Würzburga i tam podobno wczoraj to były śniegi. Zresztą zobaczcie na zdjęciach, bo tam właśnie mi się też udało zapisać. No tam to podobno był taki atak zimy, że po prostu wszyscy stali. Wszyscy stali. Zobaczymy, jak będzie teraz. O kurde, zimno trochę. Najlepsze jest to, że już chciałam żegnać z kurtkami zimowymi. To się okazuje, że jeszcze nie. Jeszcze zima nie powiedziała ostatniego słowa. Że jeszcze może być różnie. Jestem we Würzburgu i jest bardzo ładna pogoda. Właśnie skończyłam rozładowywać towar u klienta. I muszę podlecieć jeszcze dalej. Teraz muszę wypoziomować go, bo się podniosłam. Opuścić Ośkę, bo się jak zwykle podniosła automatycznie, bo podkuło trochę luzu. Muszę założyć teraz rękawiczkę, więc was odstawię na chwilę. O. Jest. Chłodnia właśnie się uruchomiła, agregat się uruchomił i sobie teraz chłodzi. No ogólnie jest trochę zimno, a przynajmniej było, bo było 2 stopnie, więc zmarzłam. Ogólnie oprócz żarcia rano wczoraj wieczorem, zapomniałam spodni roboczych. Poginam sobie w dżinach. Trudno, dałam do prania, zapomniałam spakować. Czasem tak się zdarza. Ok, muszę was odstawić na chwilę, bo to się tak łatwo nie zamyka tutaj. Ok, ale ogólnie pogoda jest bardzo ładna. O, cześć Iwonka. Proszę bardzo. Ostatnio o tobie film robiłam. I o tobie też. Zauważyliście, dzisiaj jest zoom na wiatraki, ponieważ pewna urocza mamusia powiedziała mi, napisała mi w sumie właśnie po wiadomości, że jej synek bardzo lubi oglądać w moich filmach wiatraki, także wiesz, że o tobie mówię, nie? Także to dla twojego synka. Pozdrawiam. No i dla ciebie też, no. Ciebie też pozdrawiam. Patrzcie, jakie piękne. Cała paleta tego dobrodziejstwa tutaj jest. Koper. Jedzcie koper, byćcie zdrowi. I rzodkiewa. Cała paleta rzodkiewy. Natki pietruszki, cała paleta. Same dobrodziejstwa. Wszystko z Włoch. I to oczekiwania.
Truskawki też wozimy, ale nie w takiej ilości. Pewnie się później zaczniemy. To boczniaki, kurde, grzyby, kapuchy. Ale truskawki też się zdarzają, tylko później pewnie, koło czerwca będzie. A teraz czekam, aż się szparagi zaczną. Nie lubię tego okresu ze szparagami. Z szparagami żeśmy się tyle domęczyli rok w rok. Pieprzy mi się już cały czas, cały plan dnia. Najlepsze jest to, że już zleciały 2 godziny, a on powinien jeszcze sprawdzić towar i oddać nam papiery. Także 2,5 jak nic przynajmniej. Masakra jest. Fatalnie to dzisiaj idzie. Kiedyś pokazywałam tą rampę, jest bardzo nisko, przepraszam, bardzo blisko sufitu, szczególnie tam przy wyjeździe, który już jest zresztą po przejściach, a rampa pozostawia wiele do życzenia. Zasłużona pauza w bardzo malowniczym miejscu, także wciąż mam farta do dobrych miejsc do pauzy. Powiem wam, że w takim miejscu można by było żyć. Ogólnie bardzo chciałam potrenować, chciałam pobiegać. I przyznawałam szczerze, że to jest trochę wyczyn, bo o ile właśnie... Agregat się załączył. Bo o ile właśnie w sumie pogoda jest dosyć dobra, no bo przecież nie pada, to jest trochę chłodno, ale to i tak jest najmniejszy problem. Największy problem jest to, że żeby gdziekolwiek stąd wyjść, muszę albo iść tam na drugą stronę, o tam, tylko tam już są tory. Także nie dosyć, żebym musiała przejść przez drogę taką o, dosyć szybkiego ruchu, tak na strzała, to jeszcze musiałabym się akurat wkręcić w moment, w którym by nie jechał pociąg. I teraz pytanie, jakby mi się udało stamtąd w ogóle wrócić. Tam jest też taki dosyć duży uskok. Nie, tam to odpada. Zostaje mi przeskakiwanie przez płot. No dobra, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Okej, jestem po drugiej stronie płotu. Nie nagrałam wam tego, jak przechodziłam przez płot, bo to trochę siara była. Ale dobra, mam w planach dobiec ogólnie do rzeki, ponieważ tutaj płynie bardzo malownicza rzeka. A zresztą to wszystko jest malownicze, bo słuchajcie, jestem w Alpach, jestem bardzo blisko Liechtensteinu, a w prostej linii przez pasmo gór w odległości 100 km mam już Włochy. Mam słynne, nie wiem jak to się mówi po włosku, ale to się, nie wiem jak to się czyta po włosku, ale mówi się Livigno. Jezus, pisze się Livigno. Także tutaj jest bardzo fajna miejscówka do jazdy na nartach. Tam zresztą dalej są stoki. No i jak jest 100 km od Włoch, to już jest w ogóle zarąbiście. Dobra, okej, ja sobie włączam muzę, patrzę na mapę, w którym kierunku biec. Wydaje mi się, że tam, ale to się zaraz okaże. Znaczy jest to, że skończyła mi się ścieżka i teraz muszę iść jakimś, kurde, w ogóle nie wyznaczoną szlakiem, żeby stąd wyjść gdzieś na jakąś drogę. Jezu, chyba się nie zgubiłam. Zamarłam.
zamarłam przez chwilę, zobaczcie. Jest. Nie mam pojęcia co to i nawet nie chcę się do tego zbliżać. Ale zobaczcie na to. Kurde, ja myślałam, że one są prawdziwe. Ależ się zlękłam. Rany boskie. Muszę zrobić zdjęcie. Tu jest więcej zwierzątek. Proszę. I tam żubry. Przedstawiam wam, oto Alpy. Alpy? To są moi widzowie. Kto z was nie był w Alpach? Proszę bardzo. Cel został osiągnięty. Dobiegłam do tej pięknej, malowniczej rzeki, którą widzieliście przed chwilą we vlogu. Powiem wam, że po raz pierwszy od dawna mam tyle powera, żeby biegać. I tutaj z każdym kolejnym krokiem chcecie biec dalej, bo zobaczcie, jakie tutaj są piękne widoki. Dobra, przebiegnę się jeszcze tam kawałek. Pasowałoby wracać do auta. Pamiętacie może, Jezus, zrzałam się. Pamiętacie może reklamy Milki? Krówki na tych zielonych pastwiskach, alpejskie mleko i w ogóle. Zawsze nam się wydawało, że tak jest w rzeczywistości, jak jest w reklamie, prawda? No i faktycznie, tak jest. To są tak zielone, piękne pastwiska. One się na wiele hektarów tutaj rozciągają. O, zobaczcie tam. Tylko nie widziałam fioletowych krówek. Jeżeli ktoś kiedyś jeszcze będzie deprecjonował tutaj zawód kierowcy, mogą mówić co chcą. Każdy mówić co chce, albo to lubisz, albo nie. Ale jedno jest pewne. Gdzie indziej miałabym szansę pobiegać w Alpach? No chyba, że sama bym się w Alpy wybrała, co graniczyłoby pewnie z cudem, no bo wiecie. Różnie to bywa, nie? Zobaczcie, jak super. Okej. Okay. Przechodzę przez ten płaszcz. Jestem już po tej bezpiecznej stronie. Zrobiłam szybkiego live'a, pogadałam chwilę z wami. Dzięki, że byliście ze mną. A teraz powoli, żeby się nie sturlać. W trybie ekspresowym mogę się znaleźć w samochodzie. Zaraz się do was odezwę. Zeszłam, pobiegałam. Jestem przy aucie. To by było na tyle dzisiejszego dnia.
Piękna pogoda. A14. Jesteśmy w drodze na Drezno. Kurde, błoto. Idę normalnie. Wszystko kameruję. Jestem youtuberem. Szybkie tankowanko i ogólnie się już skiepściło 50 km od domu. Skiepściło się tak, bo wymieniają nawierzchnię i jest taki korek na polskim lędzie, że to się w pale nie mieści. Także jeszcze się wydłuża mi ta droga powrotna, wydłuża mi się. No, ale nie traćmy werwy. Jeszcze trochę będę w domu. Ale rosnące rachunki? Zainstaluj panele słoneczne i energooszczędną pompę ciepła z firmą Partner Fotowoltaika. Krotoszyn, zamkowy folwark 5A. www.partner.pv. Okej. Jezus. Wszystko. Żegnam się z wami, bo ogólnie mam już dosyć, bo godzinę, żem stała tutaj te 50 km od domu i naprawdę już jestem zmęczona i bardzo chcę do domu. Także dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia niebawem. Koniec na dzisiaj. Także słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że już będę siedziała do świąt w domu i myślę, że coś wam jeszcze nagram. Może jakąś kawę się napijemy. Napijesz się ze mną kawy? Niebawem? Byłoby fajnie. A może drina się napijemy razem? Robię sobie wolne. Mam nadzieję, że z niczym mi szef nie wyskoczy.